Yo, yo, yo! Panowie, witam was ponownie. Z tej strony operator Rafał, stacja Paweł Adam 1, Roman Adam Franek, północna Holandia, miasto Alkmaar. Także co, zrobimy dzisiaj mały unboxing. Jezu, FT-891. Otwieramy. Specjalnie czekałem na wieczór, żeby móc w ciszy coś tutaj nakręcić. Otwieramy i zobaczymy, co tu będzie. Dobra. Dawno mnie nie było, co? Po jakiejś przerwie trzeba coś nakręcić, bo się nuda robi, nie? Słuchajcie, no co? Standardowe klamoty. Instrukcja obsługi. Przyzwyczajony jestem do większej. Ale będziemy czytać. Słuchajcie, na świeżo. W ogóle kompletnie niczego nie czytałem. Nie otwierałem. Nie mam zielonego pojęcia. O, piękna naklejeczka. Już ich trochę mam. Także tak to wygląda. I co? Kartonik. Zaczynamy od mikrofonu. MH31 A8J. Standardowy mikrofonik od Jezu. Otwieramy. Standard. W 10 i w 101 już są nowe. Tu jest jeszcze... No, nazwę to starego typu. Ale ja jestem zadowolony. W ogóle to jak porównamy mikrofon od... może tutaj nawet wam pokażę. Patrzcie, mikrofon na przykład od 101. 101 na przykład nie ma tutaj już wyciąganej wtyczki, tylko ona jest na stałe, więc jak się tutaj ułamie, to już nie ma opcji, żeby... O, podejrzewam, że Chińczyki to zrobią, że przewód będzie można sobie wylutować i wymienić. W tym i w ogóle jakościowo jest ten kabel troszkę cieńszy. Także 101 i 10, te mikrofony, one się nazywają SSM75G. Dla mnie są gorzej wykonane niż te stare mikrofony. Niech to będzie. Ten kabel czuć, że on jest konkretny. On jest lepszej po prostu jakości. No i tutaj sobie wypinamy i możemy sobie wpiąć co tylko nam się żywnie podoba. A druga sprawa jest taka, że można go nawet wpiąć do mikrofonu stołowego od razu. Także to jest fajne. Ja z tego korzystałem i było to szybko i sprawnie, jeżeli chodzi o przełączanie. A oczywiście co? No, uchwyt tak do mikrofonu. Do standardzie to, co je zadaje. Zresztą w tych nowych urządzeniach już nawet nie dają pudełka do mikrofonu. Fajnie, że tym staje. Tutaj jeszcze dają to. No i co? Uchwyć tak, żeby można było sobie gdzieś doczepić pod blat, czy do auta, czy na łódce, na stole, gdziekolwiek. Kombinacje możliwe. Także jest zamówiony ten separation kit tak zwany, ale on przyjdzie dopiero jutro. Także co? Kabel zasilający. 25 ampery widzę bezpieczniki, standardowy kabel, nie jest cieńszy, także jakościowo jest używany ten sam. Słuchajcie, szybko, tam pójdzie ten unboxing, tutaj nie będzie dużo klamotów. I teraz uwaga panowie, co jest najważniejsze? On jest mniejszy niż się wydaje, na tych wszystkich zdjęciach, filmach jest mniejszy. Ja przygotowałem sobie miarę. Naprawdę jest mały, naprawdę mały, zgrabny. Słuchajcie, 155 na 50. 155 na 50. VFO jest malutkie. Chodzi fajnie, ale nawet dali jeszcze regulacje tutaj o oporu. Fajne to jest. O, fajne. Bardzo fajne, zgrabne, ale to, że jak wygląda, to aha, no tak. Tu mamy przełącznik, tak, aha, i tu mamy wyjście na słuchawki. I teraz tak, w zależności od tego, czy mamy wpięte słuchawki, czy mamy wpięty głośnik zewnętrzny, przełączamy sobie tutaj ten przełącznik. RJ-ka, wtyczka, pewnie na mikrofon, znaczy się na połączenie z bazą albo na mikrofon, muszę jeszcze zobaczyć, nie wiem, gdzieś tam na filmikach widziałem.
Przełącznik multi, fajnie skokowy, z oporem. Tak. Ten zewnętrzny ring też jest tutaj. Tutaj akceptujemy, z tego co wiem. Przyciski. Chodzą dość ciężko. Chodzą dość ciężko, nie ma takiego jakiegoś charakterystycznego klik. U góry tak. U góry jest charakterystyczny klik jakiś tam. No, fajnie, ale ten tutaj... Nie, nie czuć tego. Albo trzeba mocno naprawdę, albo dopiero będę tutaj widział, że on faktycznie reaguje, jak się go włączy. Może co, podłączymy go sobie. Świetlacz mały, folia jeszcze na ekranie. Fajnie, fajnie, fajnie. Podłączymy go, wypakujemy wszystko i co? I podłączymy go. Zobaczymy, co tam będzie słychać w trawie. No i co tu już mam? Wszystko wyjąłem, tak? Wszystko, aha, prawie wszystko wyjąłem. Śruby w komplecie, bezpiecznik, tak? Jakieś śruby tutaj do zamontowania tego uchwytu pewnie zewnętrznego, wkręty. To trzeba będzie zobaczyć, co do czego jest, jak już się instrukcje pewnie poczyta. Co to ładno, wychodź. Wychodź, baby, wychodź. Dobra, tego kartonu już nie potrzebujemy, bo to już nic w nim nie ma. No tak, nazwijmy to, że jest to nasza baza, tak? Tamto niech będzie panel, a to niech będzie nasza baza. Co to widzimy? Widzimy dwa wentylatory. Ok, to jest ten przewód do podłączenia oczywiście tego panelu. Mikrofon wpinamy tam troszkę głębiej i tutaj go sobie trzeba wypuścić bokiem. Szkoda, że nie jest to jakoś zabezpieczone. Tu jest po prostu takie w miarę ostre, co przy pewnych ruchach i po jakimś czasie może nam się tutaj troszkę przetrzeć. Także powinna być jakaś uszczeleczka tutaj zrobiona, jeżeli ten przewód od mikrofonu tutaj wychodzi bokiem. Jakoś, żeby to zabezpieczyć. Ten przewód jest taki dość sztywny. Taki dość sztywny. O, i on tu się tak tu podłącza, tak? Wiadomo, otwory na uchwyt, który wcześniej pokazywałem. Naklejka, tak, z napisanym, z oznaczeniem jakich śrub i o jakiej długości maksymalnie możemy używać. Co mamy z tyłu? Z tyłu nie mamy nic opisane. Z tego co pamiętam, to jest tutaj tak do tunera jakieś wyjście. To nie mam zielonego pojęcia. Wezmę instrukcję, to po prostu zobaczę. No i co, antena, tak. Zasilanie na pewno będzie. Nie mam zielonego pojęcia, to nie jest opisane w ogóle. Jakieś podłączenie podejrzewam do komputera. Bez SCU pewnie 17 się nie obejdzie. Jeżeli chodzi o cyfrówkę, ale jeżeli chodzi o sterowanie radiem, to powinno to działać bez najmniejszego problemu. Teraz co? Otwieramy stópkę, tak. Chodzi fajnie, lekko. Fajnie. Hej, nie jest duże. Chodzi, o, ja może to tak ustawię. Nie jest duże. Naprawdę, słuchajcie, na żywo wydaje się o wiele mniejsze niż mogłoby się wydawać. Porównując z JESU FT450, no to jest, kurczę, naprawdę o wiele mniejsze. No ale to nie ma skrzynki, tak? Można dokupić opcjonalną skrzynkę, która jest podłączana pod spód, bodajże FC50. Ona tam kosztuje tutaj w Holandii chyba około 260-250 euro. Słuchajcie, 155, no podejrzewam, szerokość jest taka sama jak szerokość tego naszego panelu, na 45, tam chyba było 50, także będzie troszkę większy. Głośnik, tak, u góry, fajnie, że nie na dole, także fajnie, że u góry jest zamontowany. Spróbujemy zamontować sobie ten panel, nie, ale najpierw nie, najpierw to musimy podłączyć mikrofon, tak. Poczekajcie, sobie zrobimy tak. Podłączymy sobie ten mikrofon. Jestem ciekaw jak słucha ten głośnik tutaj, który jest oryginalnie zamontowany. Słuchałem niedawno, jakieś 3-4 dni temu, słuchajcie, Icoma 705.
Niesamowite, bo on jest w ogóle taki cienki, fajne w ogóle urządzenie. I ma taki mały głośnik, no niech to będzie, spojrzę na miarę, słuchajcie, no nie wiem, niech to będzie 4x4. Słuchajcie, takie fajne audio, jakie wydobywało się z tego głośnika, pomimo tego, że było tylko 4x4, byłem mile zaskoczony, naprawdę mile zaskoczony. Myślałem, że to będzie, brzydko mówiąc, pierdzieć, a słuchajcie, to naprawdę było słychać, że tam idzie jakiś bas ze środka. Także fajnie to jest zrobione, ale ta technologia głośnikowa też już poszła troszkę inaczej. Sami możemy sobie porównać, jakie są jakieś, mamy jakieś te JBL-e tak przenośne, jakieś boomboxy te małe czy coś, to one potrafią naprawdę fajnie pukać. I teraz tak, można, aha, o ja, czy ja to potem tak fajnie wypnę łatwo? To jest pytanie. No, miejsce na palec będzie. No to co, pinamy ten mikrofon. Charakterystyczny klik. Dobra, trzyma się, fajnie. No i teraz to co ja mówiłem. Nie wiem, szkoda, że tego nie zabezpieczyli. Chociaż jakiś plastik, jakiś coś tu powinno być jeszcze założone. Mikrofonik. Fajnie, nie jest mniejszy, jest po prostu standardowy, taki jak do JES-u, także nie ma żadnej kombinacji, że dali jakiś mini czy coś takiego. Ciekawe, jak będzie z ustawieniami. A nie mam zielonego pojęcia, bo w ogóle kompletnie niczego, tak jak już mówiłem wcześniej, nie czytałem, troszkę widziałem gdzieś tam na YouTubie coś, ale to wiadomo, dopóki się samemu nie pogrzebie, to nie ma się zielonego pojęcia, jak to w ogóle działa. Poczekaj, tu mamy na speaker czy słuchawki. Dobra, niech słuchawki zostaną, bo może sobie potem ten... dobra, charakterystyczne kliki. Teraz, czekaj, tu powinny być jakieś ząbki, tak? Dobra, wkładamy tak i przesuwamy w prawo. O właśnie. Aha, tu jest jakieś. Aha, no i tu jest jakieś fajne zabezpieczenie takie na klik. Dobra, no i co? Słuchajcie, tak to wygląda. Fajne. Słuchajcie, ten przewód tutaj jest dość luźny. Także on tutaj pracuje. Nie jest tak, że on jest na ciasno siedzi. Pracuje, no mam nadzieję, że z biegiem czasu to się nie przetrze po prostu, no ale to już nie do mnie mi tutaj oceniać. To co? Słuchajcie, ja tego nie będę, tego kabla nie będę rozpakowywał, bo on jest fajnie zapakowany, a mam jeszcze jeden w szafie, który jest luzem i po prostu go będzie łatwiej mi podpiąć. Nie będę go wyjmował z tego worka po prostu. Także mam taki jeden dodatkowy. I sobie zobaczymy, jak to wygląda. Powiem Wam, że fajnie, mega zgrabne. Naprawdę fajne. O, jestem ciekawy, jestem bardzo ciekawy. Dobra, słuchajcie, wrzucam pauzę, idę do szafy i zaraz wracam. No dobra, no jestem z powrotem, słuchajcie. Ja nie wiem, czy nie lepiej, jak ja bym zrobił jakieś zbliżenie tutaj, co? Chyba będzie lepiej. I to opanujemy troszkę. O, właśnie. Może tak będzie lepiej po prostu. Dobra. Słuchajcie, no to mamy. Podłączyłem sobie tutaj w czasie pauzy. Podłączyłem sobie już kabel zasilający. Także podłączymy. Cyk. Dobra, tu już mamy wpięte. I teraz tak, podłączymy sobie przewód antenowy. Cyk. To już jest wpięte. Wezmę to trochę dalej. No to co? Pierwsze uruchomienie. Od razu pokazało się napięcie nam przy uruchamianiu. Także poczekajcie, ja sobie tak ustawię. No i co? Tak, na filmikach wygląda, że wyświetlacz jest taki błękitny, nawet bym powiedział, a on nie jest błękitny, on jest taki, może jak folię zdajemy, albo on będzie taki biało po prostu czarny, albo będzie taki lekko fioletowo czarny, nie wiem, no ale dobra, co tu mamy? Rozumiem, że to jest RFJ, tak? Tak, to jest dobra. Już rozkręcamy. Robimy trochę głośniej. Hola, hola. Jeszcze nie mam zielonego pojęcia, co tutaj robię. Dobra, zmienimy pasmo.
Co tu mamy? To się nam pokazuje i się z tego co wiem kręci, tak? Dobra, 3,5. Nie miałem na przełączniku anteny włączonej. Musicie mi wybaczyć. I co? Jak audio? Właśnie. Słuchajcie, już wam mówię. Ja próbowałem te przyciski nacisnąć z góry, a ja się po prostu z czoła wciska i dlatego jest i jest wyczuwalny klik. Jest wyczuwalny klik. Teraz tak, można sobie, tutaj ktoś chyba sobie zaprogramował, tak, na Mater, czyli możemy zmienić sobie co chcemy. Ale musimy być szybcy. Dobra, to jest chyba teraz najmniej ważne, że dobra. I teraz. Ej. Ach, tym może, tak? A, to jest wyższa szkoła jazdy, dobra. I zatwierdzamy. Dobra, już się przełączyło nam na SWR, no dobra. Zobaczymy, czy to jeszcze kogoś będzie słychać. Słuchajcie, dzisiaj weźmiemy tak tylko sobie zobaczymy, bo ja jestem zakręcony tutaj jak słoik na zimę. Z tym radiem nie mam zielonego pojęcia jeszcze co i jak. Dobra, to jest przedwzmacniacz, tak? No i to jest właśnie dziwne. Rozumiem, że jeżeli jest podświetlone, to powinien być włączony, tak? A jeżeli jest niepodświetlone, to powinien być wyłączony, a działa tutaj na odwrót. Teraz jest przedwzmacniacz włączony. A teraz jest wyłączony. Attenuation. Tłumnik, tak. Wyłączony, włączony. Dobra. No zobaczcie sami. Jest wyłączony teraz, nie? Nie jest podświetlony, jest wyłączony. Naciskam i tak jakbym go wyłączył. W tym momencie, bo mi sygnał spadł. No dobra, no niech i tak będzie. Co to jest Clarify? Aha! Hej, można jeszcze sobie... O, pewnie nie tym. Pewnie tym. Tak, można jeszcze sobie na bok skoczyć. Dobra. Też fajne. I teraz tak. Aha, tu możemy sobie... To jest noise reduction, tak? Bodajże. Vox, no to wiadomo. Procesor. Ok, tu jest wyłączony. Monitor. Bodajże split. Przedwzmacniacz, który teraz jest wyłączony, pomimo tego, że jest zaznaczony. Bo to tak było. Attenuation. Tłumnik. Narrow. Noise blanker. Spróbujemy włączyć. Aha, jeszcze i możemy sobie automatycznie zaraz zmienić. Dobra, poziom. Niech będzie na 5, niech będzie na domyślny. Dobra, mamy jakiś shift, white, jaką ma szerokość? 2400, 2900, dobra, 2400 zostawimy, notch, wyłączymy. Tego nie mogę włączyć. Nie wiem co to jest, także nie chcę wprowadzać w błąd.
procesor, monitor, split, przedzmacniacz, tłumnik, narrow. Fajnie działa. Dobra. A jeżeli jest... Okej, okay. Ja tu mam faz włączony, tak? Aha, to mogę wyłączyć, mogę wyłączyć. Okej, okay. Na ekranie drugie VFO. VFO A i VFO B. Dobra, poczekaj, to teraz tak. Tu wchodzimy w krótkie. Aha, tu jest jeszcze drugie menu. Mater, tak? Jaki mater? Mater AGC. Czekaj, teraz. Mater, co to robi w ogóle? Włączony, wyłączony. Aha, my go tutaj... Dobra, więc jeszcze raz. Okej, mater. Scope. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Sprawdzę, AGC. Ojej. Widzieliście to? Jak jest AGC włączone? Jak zostawimy na auto. Digital Noise Reduction. Jest w miarę mocna stacja, w miarę silna stacja. Jak już mamy na piątce, to już troszeczkę zniekształca. Ale to musimy zawsze z 2 sekundy poczekać. Wiecie co, ja zawsze tak kosmetycznie mam ustawione na 1. Nie wiem dlaczego. Aha, ale to go wyłączymy. A to co to jest? Kontur! Aha, okej. Okay. Z tego nie wiemy, szerokość nie możemy zmienić. Nie wiem co to jest. Aha! Mic Equalizer. Dobra, Mic Equalizer. Tam był procesor wcześniej, a to jest Mic Equalizer. Oczywiście, aha, no go włączymy, ale jeszcze zobaczymy jakie są ustawienia tam. No dobra. Teraz tak, jeżeli chodzi o CW, tak, to APF, pitch, prędkość, carrier, ciężkość i tak dalej. Dobra, a jak z tego wyjść? Dłużej? Dłużej. A co będzie, jak przytrzymam dłużej? Jak przytrzymam dłużej, pójdziemy do innego, dobra. Pójdziemy do innego menu. Spróbujemy sobie czegoś przyjemniejszego poszukać, albo... No dobra, z tego co wiem, SSB Power, no to wiemy o co kaman. AM Power, wiadomo, HF Power, to z tego co wiem, to była taka bzdura, że powinno być w sumie HF CW, czyli HFCW, a jest tutaj HF Power, także tu chodzi o CW z tego co wiem. 50 metrów AM, 50 metrów CW, teraz tak, Mic Gain, mamy tu jakąś średnią wartość, tak, AM Mic Gain, FM Mic Gain Data, podłączymy go sobie, Donut AM Data, co tu jeszcze tam ma, Tuner Select, AF.
Zamówiony jest, z tego co wiem, LDG 200 tuner do tego. Zobaczymy. Jutro też będzie. Także Vox Select. To jest Mike. Dobra, Vox Jane. Antivox to dobra, dobra, dobra. To już są takie standardowe. DSP, tak. O, fajnie, że można sobie go też update'ować. LCD i coś tam, ale... I tego jest naprawdę dużo. Przecież ja w ogóle zacząłem nie od początku. AGC. Kontrast, przyciemnienie jakiegoś ekranu, przyciemnienie LCD, dimmer tutaj tej diody, która nam pokazuje nadawanie czy tam odbiór, tak. Peak, podejrzewam na S-metrze, tak, jedna sekunda opóźnienia. Co my tutaj mamy? Widzę, że jest tak rozbudowane w menu, jak prawie w każdym jezu. Number style, nie wiem. Co to znaczy? Contest number 1 to jest ten. Można sobie zaprogramować jakiś tekst standardowo do CW. Noise blanker, szerokość, reakcja, poziom, beep level, czyli podejrzewam, że jak tutaj przyciski naciskam. Co tu jeszcze mamy? Przyciszymy troszkę kolegów z Niemiec. Albo w ogóle przyciszymy. O, na pewno będzie teraz przyjemniej. Ale potem jeszcze raz sobie posłuchamy, jak to audio tam słucha. Cut, prędkość połączenia, jakieś ustawienia do FM. Czyżby można było nagrywać? Ale ciekawe, czy jest potrzebny ten dodatkowy unit do tej gadaczki, czy nie. No zobaczymy. Szybki split. Aha, programowanie przycisków tutaj na mikrofonie, czyli mic scan. Co my tam mamy? Wiadomo, tego jest naprawdę pełno. Fan control. Podejrzewam, że jest normal i contest, czyli contest wymusza troszkę mocniejsze chłodzenie. Normalne użytkowanie, no to już podejrzewam, że rzadziej się ten wentylator włącza. No i mamy wszystkie ustawienia, jeżeli chodzi o audio. Nie, naprawdę jest. Menu jest tak rozbudowane jak w większości jezu. Słuchajcie, patrzcie, jakie fajne ustawienia do mikrofonu. Tutaj. Dobra, słuchajcie, to nie ma sensu, bo to nie ma sensu opowiadać o każdej funkcji w menu, czy coś takiego, bo to jest bez sensu, bo to nie o to tutaj chodzi. To wymaga czasu, a zresztą to są tak podstawowe funkcje, że najważniejsze chyba każdy ma i zna w głowie, a jak ktoś czegoś potrzebuje, to po prostu zagląda do manuala, no i wszystko. No co, zobaczymy jeszcze. Jedno jest pewne, jest bardzo fajne. No fajne, no słuchajcie, ja jestem przyzwyczajony do większych urządzeń. Wiecie, moim najmniejszym urządzeniem, jakie było, to było albo Jezu 991, albo 450. Mniejszego nie miałem. Zobaczymy oczywiście, jak to się jeszcze zachowuje, jeżeli jakaś stacja z boku stoi, czy to jakoś się jeszcze zachowuje. Ale jest tak zgrabny, słuchajcie, że nawet do sypialni można sobie na stoliku postawić. Przed spaniem. Słuchawki, pyk. I lecicie. Niekoniecznie gadacie, bo żona się obok, nie? No ścisz to. Ścisz to.
Chyba w każdym domu, co? Ścisz to w końcu. No tak. A ja bym chciał to fast wyłączyć. Czy to jest gdzieś tutaj? Nie mam pojęcia, gdzie to jeszcze wyłączyć. Zakręcony jeszcze jestem. Nie mam pojęcia, jak z tego wyjść teraz. Aha, dłużej przyszedł, chyba, tak? No tak. Hej! Nie, niemożliwe. O co to teraz kaman? Jakiś skop, tak? No nie, no nie mówcie, że ma jakiegoś skopa. No dobre. Widzicie to dobrze? Widzicie to dobrze. Ja jeszcze trochę powiększę to wszystko. Co tutaj zrobię? O, trochę mi rzuciło telefonem. Ej, no jest jakiś skop. Słuchajcie, czekajcie. Ej, no nie mówcie. Ej, fajne to. Aha, szerokość, tak. On sobie przeleci teraz, tak? On nie jest oczywiście na żywo, nie? No bo tutaj nie wymagajmy nie wiadomo czego. Czyli tak, żeby go sobie odświeżyć, naciskamy tutaj B. I on się w tym momencie gdzieś tam odświeża. Poziom, tak. Cyk. No i dobra, no i coś tu mamy. I teraz... Jakiś śmieć. O, holenderska stacja. Koleś mówi właśnie, że w Amsterdamie pada, 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 pada. Faktycznie tak jest, słuchajcie, jak w Holandii zacznie padać, to nie ma końca. Taka jest pogoda. Lato było super w tym roku, naprawdę było super w tym roku lato. Gdzie tutaj raczej jak jest lato, to takiej fajnej pogody nie ma, ale tego roku było naprawdę bajka. No i przyszedł taki okres oczywiście deszczowy, no i w Holandii oczywiście, jak zacznie padać, to nie ma końca. Także nawet Holendrzy gadają. Holandia leży w depresji, znaczy to, że leży de facto pod poziomem morza. No i tutaj nie zdziwię się, jak 90 ludzi populacji ma depresję. Niemiecka stacja. Słuchajcie, taki, pamiętam taki skop na takiej samej zasadzie był w FTDX-ie 1200, że on, można było ustawić, że on się od czasu do czasu sam odświeżał i wtedy ginęło tam, dajmy na to na pół sekundy, ginęło audio. I tutaj mniej więcej podobnie, tylko że podejrzewam, że nie można ustawić, żeby on się sam automatycznie odświeżał, tam nawet niech będzie co minutę na przykład, niech nawet na te pół sekundy straci to audio, tylko niech przeleci sam na nowo. Jak się szybciej VFO kręciło, obracało, to ten skop też się odświeżał. Tutaj raczej tak nie będzie.
Nie ma czegoś takiego. On się nie odświeżył nam, pomimo tego, że szybko. Czyli muszę go ręcznie gdzieś tam cyknąć. Cyknę, dobra. Słuchajcie, myślę, że podstawy jakieś tutaj się zobaczyło. Zobaczę jeszcze, jakie wyjścia są z tyłu. Prześledzę sobie któregoś dnia na pewno instrukcję. Chciałbym tylko zobaczyć, co tylny panel tutaj jeszcze może nam. Pokażę wam jeszcze jutro ten separation kit, tak zwany. Ale na dzień dzisiejszy, jeżeli się mnie ktoś zapyta, czy warto, odpowiem, że śmiesznie warto. Słuchajcie, on... No nie wiem, no jak będziecie jechali gdzieś na wakacje, to aż grzechem by było nie zabrać ze sobą takiego małego urządzenia pod rękę. A już w ogóle pokryję mu wrzucić żonie do torebki. Ale słuchajcie, nie, w porządku. Styknie, zobaczymy jeszcze jak to chodzi, bo to jest na razie tak, wiecie, no te głaskanie tylko i sobie patrzenie na zewnątrz. Nie liczy się to, jak wygląda, tylko co ma w środku, tak samo jak z kobietami. No, czasami idzie w parze. Ale dobra. Także nieważne, jak to wygląda, najważniejsze jest, jak działa. Ej, no fajny bajer, no. Fajny bajer. Myślę, że będzie można się pokusić któregoś razu, żeby zainwestować nawet w skrzynkę antenową. Ktoś by powiedział, że to nie ma sensu, bo wtedy... Poczekajcie, ile ono kosztuje w Holandii? W Holandii chyba kosztuje 670 euro, jeżeli chodzi o nowe urządzenie. Do tego skrzynka kosztuje 260. To mamy 600, 700, 800, tam 900, ponad 900, 920 euro. No więc za 920 euro tak naprawdę nie ma dużego wyboru, no bo nie ma, no chyba że z jakichś tam używanych sprzętów. Można by było już coś kupić z wbudowaną skrzynką. No i w tym momencie to już ten balans troszkę inaczej, wiecie, bo na pewno to urządzenie za większe pieniądze już będzie z wbudowaną skrzynką i ono będzie parametrami troszkę lepsze niż to urządzenie. Ale wyobraźcie sobie, że macie na przykład antenę mobilną. Polecam strasznie komunikę HF Pro 2. Naprawdę polecam tą antenę. Zobaczcie sobie, że bierzecie sobie to radio, ono nie ma skrzynki antenowej. I ta antena ma tą cewkę, którą sobie wydłużacie i skracacie i dzięki temu możecie sobie dostroić na odpowiednie pasmo. Także jedziecie sobie, tak jak ja w moim przypadku, bo takie jest zamierzenie, na przykład biorę sobie to radio, jadę, słuchajcie, sobie nad morze, parkuję sobie pięknie na parkingu z widokiem na morze, no i co, wrzucam sobie tą HF Pro 2 na dach, cyrkuluję ją sobie, no nie powiem, że tam na 80 metrach jakiś szał mi tam zrobi, czy coś takiego, no ale niech to będzie 40 czy 20 metrów, no najlepiej będzie wiadomo na 20 metrach chodziło, ze względu na jej długość, ale jest możliwość tam dostrojenia, bodajże chyba nawet na 40. Także i sobie siedzicie w samochodzie i sobie tam krzyczycie, rewelacja, nie jest duże, nie zajmuje nie wiadomo ile miejsca, także wpinacie się w akumulator, w zapalniczkę i cześć. Nie no, w zapalniczkę to przesadziłem, bo tak czy siak, ten mały bajer ma 100 W. Hej. No co więcej, no 100 W. Jak się chce, to się podkręca, daje się w ogień i cześć. No. A jeżeli chcemy zaoszczędzić baterię, skręcacie i koniec. No. Jest elegancko. Dobra, słuchajcie, no nie będę tutaj rozkręcał, bo nie czytałem instrukcji, także to jest tutaj tak pokazane, co dostajecie mniej więcej w pudełku, jak kupujecie i mniej więcej pogrzebaliśmy sobie w menu, posłuchaliśmy sobie kogoś, jeszcze sobie posłuchamy. Także podejrzewam, że wieczorem na 80 też wpadnę. Pewnie od razu zobaczę, jak się ten skok tutaj tego VFO z szybkiego
zmienia, bo o ile to fast dotyczy VLFO A, nie wiem, może dotyczy VLFO B, także nie mam żadnego pojęcia. No, ale dobra, to już nie jest na teraz. Słuchajcie, no to co? Byłoby na tyle. Wezmę jeszcze tą kamerkę. Gdzie to ono jest? Zobaczcie, mam takie zbliżenie. Słuchajcie, no tak ono wygląda. Naprawdę jest fajne. No bo jest fajne, no. Małe, zgrabne. Wielkości może, słuchajcie, kartki od zeszytu. Także ja tam mówię za te pieniądze. Jeżeli ktoś nie ma miejsca, jeżeli ktoś chce się cieszyć gdzieś tam na wypadach, no to czemu nie? No. Bo jeżeli bym miał to radio mieć... Wiecie co, każdy ma różne wymagania, o może inaczej. No, jednemu starczy coś takiego gdzieś tam na biurku, ale wiadomo, że nie będzie wymagał nie wiadomo czego. Drugi sobie kupi to, żeby gdzieś je zabrać, tak? Jakiegoś parku, lasu, na plaży i w samochodzie, czy tam coś, żeby zawsze być na łączach. Myślę, że zastosowanie jest fajne. Zobaczymy, jak działa i będzie wszystko dobrze. Słuchajcie, panowie, 41 minut. Wydaje mi się, że to starczy. Jutro może wpadnę jeszcze z tym Jezu tutaj. Nakręcimy coś, jak podłączymy do tego tunera LDG. On stosunkowo tanio był, tam chyba kosztował 150 euro kabel bodajże mam do podłączenia, także podłączymy to, zobaczymy jak to działa. Ale tutaj widzę, że nie ma nigdzie przycisku do strojenia pod tytułem Tune, ale być może tutaj będzie można sobie zaprogramować to, ale nie wiem. Ale z tego co wiem, LDG i tak nie działa z przycisku, który jest w radiu z Jezu. To ono bardzo fajnie dobrze działa z ICOM-em. I co? Zobaczymy, jak to tam mieli, czy działa. Trzymajcie się ciepło, słuchajcie. Dziękuję za spędzony czas tutaj ze mną. Mam nadzieję, że komuś być może pomogłem w podjęciu decyzji, brać czy nie brać. Ja Was zapraszam do następnych filmików. Obiecuję, że będę pokazywał się troszkę częściej. Trzymajcie się ciepło. Do szybkiego następnego razu. Jeszcze raz serdeczne pozdrowienia z północnej Holandii. Pozdrawiam. Stacja Paweł Adam 1, Roma Adam Franek, operator Rafał. Yo, yo, trzymajcie się ciepło.